Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Iloncialu. Mam na imię Ilona. Zapraszam Was dzisiaj na kolejny weekend na kampingu i oczywiście w ogródku kampingowym. Mamy kwiecień, 12 kwiecień. Tulipany przekwitają już powoli. Zaraz Wam pokażę troszeczkę, co tu jeszcze kwitnie, a co już raczej przestaje kwitnąć. I pokażę Wam, co już zrobiłam do tej pory, co planuję zrobić, no i co w ogóle jeszcze będziemy robić, tak? Oluś szykuje już na gryla, mięsko i suróweczkę, a ja trochę tutaj rządzę w ogródku. Spróbuję Wam z tego weekendu parę kawałków ponagrywać, pokazać. Będziemy tu dzisiaj z piątek, będziemy dzisiaj w sobotę. I w niedzielę po południu wracamy do domu. Mam nadzieję, że pogoda nam dopisze w miarę, no i że co nieco zdążę przygotować na piękne lato, tak? Pokażę Wam wszystko, co tutaj w ogóle jest. Nasza pietruszka rośnie jak szalona zeszłoroczna. No i patrzcie, lubczyk poszedł do góry. Lubczyk, gdzie jego mamu? Lubczyk poszedł do góry. Tutaj drugi. I tam jeden. Fajnie, będzie fajnie. Pachniało do rosołku. Tam już schodzą irysy. Z czego się bardzo cieszę. W zeszłym tygodniu powsadzałam nasiona łubinu. I spójrzcie, tutaj, tutaj, sobie powschodziły, tutaj, co niegdzie, niegdzie, o i tutaj. Teraz tak, czosnek i ogrodowy, patrzcie, ten jest wysoki. Tam widzę, że ten czosnek ogrodowy następny ma pąka. Tutaj nic nie widać, tutaj nic nie widać. Nie mam pojęcia, wiecie co, to jest mój pierwszy prawdziwy ogród, dlatego mam mało pojęcia. Tutaj jest, samo wysiała się ostróżka, oczywiście, że ją zostawiam, bo bardzo ładny kwiat. Ciekawa jestem, czy to będzie biała, czy niebieska, nie wiem, która z nich się wysiała. Będziemy widzieć. Tutaj jest mój lawenda moja, no i ostróżki, patrzcie, jak poszły do góry i już zawiązują się kwiatostany. Spójrzcie, tu jest niebieski. Niebieski jest fajniejszy. Tutaj, tutaj kwiatostan. A, będzie fajnie. Powsadzałam, widzicie, takie zwykłe gałęzie z drzew znalazłam. Tu troszeczkę pod piłam tę ostróżkę. No, tu i tam. Nie, o, patrzcie, tutaj też jest kwiatostan. Oj, przecież ten tu fajnie, fajnie. Zobaczymy w białym, w białej ostróżce. Biała ostróżka nie jest taka chętna. To nic, nie szkodzi. Białą ostróżkę też troszeczkę podczepiłam do patyka. Będzie i na nią czas. Bardzo ładnie wygląda. No i paproć. Za każdym razem Wam mówię o paproci. Patrzcie, jak tym razem ona piękna już jest. W domu na parapecie z nasion hodowałam nasturcję. Powsadzałam zeszłym razem. Tutaj tak i tu. Nie wiem, czy coś z tego będzie i tam. Chciałabym, żeby się pięły, bo to są pnące. Tutaj przy każdej z nóg ma być nasturcja. Tutaj zaczęłam coś przypinać, zaraz to podopinam dalej. Podlałam po pierwsze tutaj. Mam nadzieję, że coś z tego będzie. Zobaczymy, nie? Trudno powiedzieć. Jak mi nie wyjdą te nasturcje, to kupię klematisy czy jakieś inne pnące. No i chcę mieć tutaj ten kącik pnących roślin. Tutaj coś wsadziłam, chyba dalię. Chyba dalię. Pink, a tam z tyłu
tutaj wsadziłam piwonię czerwoną. Tutaj mam, wsadziłam. Tutaj z tej piwonii jeszcze nic się nie dzieje, ale tutaj wsadziłam biały bez. Mam nadzieję, że coś z tego będzie. Póki co nie zwiędły listki, może się przyjmie. Dopiero tydzień tutaj stoi. Zobaczcie, tutaj planuję zrobić sobie kącik taki dla mnie do posiedzenia. Zaciszny kącik. Mam nadzieję, że mi się to uda. Planuję tutaj, gdzie ja siedzę na tym rozkładanym krześle, planuję tutaj ławkę, żeby mi stała. I z tyłu za ławką chcę mieć ścianę zieloną. Jakąkolwiek, chociaż trochę, żebym miała cień, ponieważ tam z tyłu za mną, gdy jest słońce latem, to tutaj bardzo mocno pali. Chciałabym mieć troszeczkę cienia, więc tak sobie myślę, że w tym miejscu, tak wymyśliłam, będzie to super, nie? Zobaczymy, czy mi się to uda. I kiedy... No właśnie jeszcze jestem, sprawdziłam. O, co tutaj siedzi? Co? A nie wiem, pędrak albo coś. Pędrak? Nie, tak gąsienica. Siedziała w żonkilu, nie wiem co to jest, pędrak, nie pędrak. Zobacz, może drugą znajdziesz, to zbudujemy czop. Dwie kąsienice i czop. Nie? Siedział sobie w środku. Lubi hiacynty. Aha. Thank you.
Miszu. No, misio przepalny. Nie? Ja. To jest mało. Ale folter. Naprawdę. Ale jak? Pływać. A pije, kurwa. To chyba jest duża osa albo szerszej. O, coś takiego, no. No, musisz tu kupić. Kupić. Wiesz, kamerę, no, kurwa. Amator piwa. Amatorka piwa. Jakiś bardzo dziwny gatunek. Nie wiem, ona może mieć centymetrów. Raz, dwa, trzy centymetry minimum, nie? Nie licząc tych czołków, czy jak to tam, nie? Zrób zdjęcie może ten. Google rozpozna. Google, zaraz zobaczymy. No. Thank you.
pewno. Mieszkał u nas w domku. Na pewno mnie widzi, to nie śpi. Dzisiaj jest 14 kwiecień. I ponoć przez 2 tygodnie ma być zimno, ale tak naprawdę zimno, w nocy nawet do zero i tak dalej. W dzień zimno, może przyjedziemy tylko tak sobie zobaczyć co i jak. Na spanie raczej będzie za zimno, jak dla nas. Niedługo będziemy się zbierać. Zjemy na pewno obiadek, powyrzucamy śmieci, na telefon usiadła mi mucha. Tu, z tej strony. Trzymajcie się mocno. Żegnam Was bardzo, bardzo. Kryla zabezpieczyliśmy, bo mają być wiechury. No i do następnego razu. Trzymajcie się. Pa, pa. Trzymajcie się.